Znajdujemy się na terenie budowy domu jednorodzinnego. Wszystkie rozwiązania, które są zastosowane w domu, czyli ściany zewnętrzne, wewnętrzne, działowe, słupy czy stropy, są wszystko z Itonga. Zastosowany materiał, czyli Itong Energo o grubości 36,5 cm, nie wymaga docieplenia, spełnia wszelkiego rodzaju normy. I z tego, co mi jest wiadome, większość ludzi jest zadowolona z tego. Zdecydowaliśmy się w obecnej inwestycji na strop itongowski z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki zaprojektowaniu tutaj małej rozpiętości mogliśmy zastosować strop o małym przekroju. Zaletą stropu Itonga jest szybki czas montażu w porównaniu na przykład z Terivą, gdzie Terivę układamy i zalewamy w ciągu tygodnia. Strop Itonga kładziemy około 3 godzin. Następną zaletą stropu Itonga jest jego jakość wykonania, co się przekłada później na niskie koszty wykończenia, czyli od spodu możemy zastosować znacznie cieńszy tynk, na górze znacznie cieńsze wylewki. Na całość inwestycji powinniśmy spojrzeć nie jako na zbiór poszczególnych elementów, tylko na cały organizm. Stosując materiał firmy Xella, czyli na ściany zewnętrzne Itong, na ściany wewnętrzne Silke, możemy stwierdzić, że późniejsze wykończenie ścian będzie znacznie tańsze niż przy klasycznych materiałach ceramicznych. Bardzo szybko buduje się z Itonga, najdłużej trwały formalności, znacznie krócej stawianie fundamentów, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, które są wykonane z klasycznych bloczków betonowych. Natomiast kiedy ruszyliśmy ze ścianami, na obecny etap uzyskaliśmy w ciągu 2 tygodni. Czyli cały budynek, jeżeli zaplanowane terminy będziemy mogli dotrzymać, budynek powstanie w ciągu 4-5 tygodni. Każdy kto zamierza wybudować dom, skonsultował się wcześniej z architektem, żeby można było wybrać odpowiednie materiały budowlane, dlatego że każdy z materiałów cechuje się innymi właściwościami. Tak jak w przypadku Itonga, można zastosować inne rozwiązania na słupy, wieńce. I jeszcze przed powstaniem projektu należy to przemyśleć. Zawsze to się przekłada na mniejsze koszty w wykonaniu.